Cześć, z tej strony Asia z Fundacji E-Państwo. Chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak w łatwy sposób sprawdzić finanse wybranej gminy. Otóż znajdując się na stronie głównej portalu mojepaństwo.pl, klikamy w zakładkę Moja Gmina. Ładuje nam się mapa, aczkolwiek możemy też wpisać daną miejscowość. Posłużmy się na chwilę obecną Warszawą. Pojawia nam się profil Warszawy, na którym możemy też sprawdzić zamówienia publiczne, typy rejestracji, organizacji czy spółki handlowe. Nas interesują finanse. Tak wygląda zakładka finanse. Możemy wybrać okres, który nas interesuje, przeliczenie na osobę czy wydatki absolutne. Okres, który nas interesuje, wybierzmy cały rok 2014. I w porównaniu do... Akurat Warszawa jest dużym miastem, więc wybieramy miasto wojewódzkie. I widzimy, jak wyglądał budżet Warszawy w porównaniu do innych miast wojewódzkich w roku 2014. Możemy też zobaczyć poszczególne kategorie, na co były wydane pieniądze w roku 2014 i ile ich było. Spójrzmy na tą pomoc społeczna. Tutaj również mamy odniesienie do poszczególnych miast wojewódzkich. I możemy sprawdzić, ile w 2014 zostało wydane na przykład na rodziny zastępcze w Warszawie czy usługi opiekuńcze. Możemy tak zrobić z każdą inną funkcją budżetu. Gospodarka komunalna. Mamy również wydatki w całym roku 2014. Możemy zobaczyć, ile wydano na schroniska w Warszawie. W zależności od tego, jakich danych szukamy, te dane będziemy mogli w łatwy sposób znaleźć właśnie w tej zakładce Moja Gmina, czyli wyszukując poszczególną gminę, która nas interesuje oraz wchodząc w zakładkę Finanse. Także zachęcam Was do tego, aby jak najczęściej i jak najwięcej sprawdzać własne miasta i wiedzieć, na co oni wydatkują nasze pieniądze. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę.